Cześć! Dzisiaj opowiem o tym, czy boks to dobry sport dla dzieci i dlaczego. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak zły sport dla dzieci. Nie ma. Według mnie każda aktywność ruchowa jest dobra, jeżeli tylko jest uprawiana regularnie i potokiem odpowiedniej kadry szkoleniowej. No chyba że mówimy o szachach, ale mniejsza. Przede wszystkim nie ma też już, kiedyś było, teraz już nie, nie ma już podziału, że boks to jest sport tylko i wyłącznie dla chłopców. Nie, dla dziewczynek też. Panie mają swoje Mistrzostwa Świata, Europy, Polski, startują też ostatnio w Igrzyskach Olimpijskich, więc do o czym mówię, tyczy się zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Chłopców i dziewczynek. Nie chłopaków i dziewcząt, czyli tak gdzieś mówimy o dzieciach do 10. 12 lat może max. Zatem, czy to dobry sport? Dobry sport, tak jak mówiłem jest każdy, ale boks niesie ze sobą wyjątkowe korzyści, według mnie Więc jakie tu są plusy? No plusy fizyczne na początek No to wiadomo, no to jak większość sportów kształtuje kondycję, poprawia siłę, szybkość, gibkość itd. wszystkie cechy motoryczne no bo każdy sport walki wymaga, żeby zawodnik miał wszystkie cechy motoryczne, tak naprawdę na jak najwyższym poziomie. Przede wszystkim jeszcze boks jako sport, gdzie jest dużo takiego wysiłku interwałowego, pomaga skutecznie walczyć z wagą. Więc jeżeli Wasze dzieci mają troszeczkę większy apetyt, troszeczkę mniej się ruszają, to boks będzie bardzo dobrym sportem, żeby tą dysproporcję próbować zniwelować. Dalej, Boks daje też plusy społeczne, których tak naprawdę wydaje mi się, nie daje żaden inny sport, który nie jest sportem walki. Bo ile, oczywiście, też nawiązują się więzi, dzieci jeżdżą po różnych miastach na, na turnieje, sparingi, treningi, wspólne obozy i tak dalej. I poznają tam nowych kolegów, koleżanki, więc zawiązują się te relacje, więzi społeczne, o tyle też to jest sport, który uczy szacunku, więc można wejść do ringu, walczyć z kimś, toczyć sparring, a potem oddać mu szacunek. Nie ma złej krwi, to co widzimy w telewizji to zupełnie ma się nijak do tego jak są uczone dzieci, czy jak powinny być uczone. Poza tym podstawy treningu powinny wyglądać tak, że jest to najpierw forma zabawy. Nie czysto yy, nauka walki, bo one się też nie uczą walczyć tak od razu. Przynajmniej nie powinny. Yy. Mamy na przykład takie ćwiczenie: dobieramy dzieci w pary. No i teraz yy, zabawa polega na tym, żeby klepnąć w udo, ale nie zostać klepiętym. Czyli zadaj, ale nie zostań trafionym. No i dzieci sobie kształtują takie nawyki, takie cwaniactwa się troszeczkę uczą, jak tutaj się poruszać, tak. To jest taka bardziej nauka ruchu niż samej walki tak trochę jakby się uczyły tańczyć, więc to tak naprawdę na początku niewiele ma z walką wspólnego, więc plusy fizyczne, plusy społeczne, ale najważniejsze według mnie to są plusy psychologiczne, to jest cała lista, to jest tak wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie, sport, który uczy szacunku, pokory. Wiary w siebie, samodzielności, wiary w swoje umiejętności, pomaga pokonywać ograniczenia takie jak strach czy zmęczenie, uczy systematyczności i odpowiedzialności, no bo jeżeli dziecko chce do czegoś dojść, to musi ten trening robić systematycznie, więc jest odpowiedzialne za to, żeby móc na niego pójść. Skoro mama mówi, nie pójdziesz na trening, jak nie zrobisz lekcji? No to mały wtedy kombinuje, że najpierw musi zrobić lekcję, a potem iść na trening. Czasami oczywiście tam gdzieś to koliduje nie wiem, dzieciaki późno kończą, do treningu jest godzina, no ale to zawsze można się jakoś tam z mamą dogadać, nie? To zrobię, jak wrócę, tam mama przypilnuje i tak dalej. No ale no, to są rzeczy, które ten sport kształtuje, uczy też cierpliwości, no żeby dojść do no, odpowiedniego poziomu, już nie chcę powiedzieć, że perfekcji w danym ruchu, trzeba go powtórzyć naprawdę wiele, 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 trzy minut później, wiele razy. I teraz tak, najważniejszy, Absolutnie najważniejszy aspekt psychologiczny, według mnie. To jest sport, który uczy kontrolować emocje. Nie ma dobrego boksera, dobrego zawodnika, który nie potrafi kontrolować emocji. Boisz się. Nie możesz tego pokazać przeciwnikowi. On to wykorzysta, poczuje się silniejszy. Nakarmi się twoim strachem. Jesteś zmęczony, zmęczona. Przeciwnik też, ale jak ty pokażesz, że już nie mogę. Przeciwnik to wykorzysta. Coś cię boli. Dostałaś, dostałaś na wątrobę. No, boli, no. jak wszystkich, ale jak przeciwnik to zobaczy, będzie tam celował. Trzeba umieć opanować te emocje, które są w nas. Tak samo jak gniew, ktoś dostał w twarz, chce oddać koniecznie, zaraz, szybko. Nie. Gniew jest złym doradcą. I tego uczą się dzieci. Od małego, od pierwszych treningów kontrola emocji, spokój i opanowanie. To są cechy, które dobrze zawodnicy, najlepsi na świecie, mają opanowane do perfekcji. Więc płynnie przechodzimy do yy, tego, kto ma tych, te dzieci tego nauczyć? No, trener. I tu jest duża rola trenera. Nie będę tutaj opowiadał yy, o tym, że trener taki czy inny jest dobry, ten taki taki jest zły. Wszyscy na pewno, którzy prowadzą zajęcia, a może 99% to są ludzie, którzy robią to z pasji. Chcą ten sport, który tak w nich utkwił, tyle im dał, chcą dać następnym pokoleniom. Ja też taki jestem. Ja też chcę przekazać to, czego się nauczyłem, co ten sport mi dał. Natomiast no, może się tak zdarzyć, że wasze dziecko trafi do trenera, który, no, niekoniecznie jest zainteresowany kształceniem wychowywaniem takiego młodego człowieka, ale jest zainteresowany medalami. Tak też się może zdarzyć, no, na to nie macie tak naprawdę większego wpływu. Musicie zobaczyć, wysłać dziecko, zobaczyć, jak reaguje, jak wygląda trening, czy e, faktycznie treningi się podobają, no bo muszą się podobać dzieciom, no to nie jest tak, że. One teraz będą trenowały, bo tata albo mama powiedział: będziesz trenował i koniec. No nie. Natomiast trener, wszystko od niego zależy. Jego postawa, jak on prezentuje swój, powiedzmy, światopogląd, tak. Ja, zarówno jak i moi koledzy, moi trenerzy uznawali, że jeżeli na przykład wychodzimy do sparingu z kimś słabszym, to nie ma sensu go na Dajmy mu poboksować. Poczwiczmy obronę, zejścia, uniki, bloki. Nie zrobi nam krzywdy. Ja mam walkę 20, chłopak ma pierwszą. Marne szanse. Ale tego nauczyli mnie moi trenerzy. Głównie jeden. Pozdrawiam. Pan trener wie o kogo chodzi. Eee, więc wszystko zależy od, od trenera. Trener przede wszystkim tłumaczy, że jest różnica między walką sportową. A biciem się w szkole, na przykład. Więc jakby przechodzimy znowu płynnie do obaw rodziców. No czy boks zwiększa agresję? Tak nieraz pytają rodzice. Nie. Mamo, tato, szanowni rodzice, nie zwiększa. Boks pomaga ją ograniczyć, ukierunkować na taką dobrą, sportową złość. I wcale nie powoduje większej ilości bułek w szkole. Wręcz przeciwnie, jeżeli zawodnik, zawodniczka, czy takie dziecko, które jest prowadzone przez odpowiedniego trenera, jest nauczone, że ręką można zrobić naprawdę dużo, dużo krzywdy, no to będzie robiło wszystko, żeby tego tak nie zrobić. Wierzcie mi. Świadomi zawodnicy mówią: odejdź. Nie chcę robić ci krzywdy. I nie robią. Poza tym, Zazwyczaj mamy, są takie nadopiekuńcze, no, mówią: A, bo przyjdzie ze złamanym nosem, Przecież może przyjść trenować. Nie nauczy się wszystkich tych rzeczy, jeżeli nie będzie walczyć, ale dziecko może przyjść trenować i nie walczyć. Zresztą pierwsze walki to najpierw jest tak nauka techniki, czyli chodzimy, jak się zasłaniamy, obrona tak przynajmniej to powinno wyglądać, a potem jest reszta. Więc zanim dojdzie do tej walki, to tak. Może i nawet rok, może pół. Różnie bywa, różnie trenerzy podchodzą. No i współzawodnictwo takie prawdziwie sportowe, to się zaczyna jak się ma 14 lat. To są młodzicy, no to już są pierwsze Mistrzostwa Polski, Wcześnie, wcześniej nie ma. Wcześniej mogą być walki sparingowe, ale to też trenerzy puszczają zawodników ze sobą zbliżonych wiekowo, wagowo, też poziomem zaawansowania. No czasami się zdarzy, że no. Gdzieś tam jest ta dysproporcja, ale to wiadomo, tak jak mówiłem, ten bardziej doświadczony zawodnik daje fory, w cudzysłowie, temu słabszemu, walka jest o nic, bo to tylko sparring. Także tutaj też to zupełnie bezsensowna obawa, że dziecko będzie bardziej agresywne. No nie będzie. Nie powinno być przy dobrym trenerze. To będę cały czas podkreślał. Kontuzyjność, jakieś zwichnięcia, złamania i tak dalej, jak w każdym innym sporcie. Na piłce nożnej też może krzywo stanie, skręci nogę. No zdarza się. A, bo ci głowę obiją, nie? Nie, nie obiją. Jak mówimy o dzieciach 10-12 lat, to mówię, sparingi są lekkie, naprawdę zadaniowe wręcz. Są kaski, rękawice, co wszystko amortyzuje, rozkłada siłę ciosu, są ochraniacze na zęby. Dzieciaki są przebadane. Naprawdę to jest, ryzyko jest jak jeden do, nie wiem, do miliona. Że coś się stanie takiemu dzieciakowi akurat. Hmm. Też yy, słyszę, że będzie miał Parkinsona, Alzheimera. Nieprawda. Boks może przyspieszyć, ale nigdy wywołać. Jeżeli ktoś ma tendencję, znaczy, no, predyspozycję, no to może będzie miał szybciej. Ale na pewno nie będzie miał dlatego, że ktoś boksuje. To też zależy od tego, ile ciosów... Yy, się przyjmie, jakie to są ciosy, ile się walk stoczy, jak ciężkich, naprawdę jest szereg czynników, ale nie myślcie w sposób, że Muhammad Ali miał, Parkins miał Parkinsona od boksu, to moje dziecko też będzie miało. Nie będzie miało. A na pewno nie od boksu. Więc, jak sami widzicie, jest naprawdę szereg plusów. Yy.